Cześć, ja jestem Sarge i witam was w pierwszym materiale wideo z gry Star Wars Jedi Fallen Order, czy jeśli ktoś woli polski tytuł Star Wars Jedi Upadły Zakon. Jest to jedna z ostatnich ważnych premier tego roku i myślę też, że gra, która ma szansę stać się jedną z najlepszych gier w uniwersum Gwiezdnych Wojen, przynajmniej jeśli weźmiemy pod uwagę produkcje ukazujące się w ostatnich latach. Pierwsze recenzje tego tytułu są bardzo pozytywne. Mamy tutaj do czynienia z epicką przygodą dla jednego gracza, łączącą w sobie pewne elementy charakterystyczne dla takich serii jak Uncharted, Tomb Raider, Sekiro czy też Dark Souls. Zresztą na bieżąco wszystko będziemy tutaj poznawać. Od razu rozpoczniemy sobie nową przygodę, wybierając przy tym jednocześnie poziom trudności Mistrz Jedi. Jak tutaj sobie przejrzałem te poziomy trudności, no to myślę, że to będzie odpowiednio pasować dla graczy, którzy są zaznajomieni z walką wręcz w grach akcji i pragną wyzwania. Rozpocznijmy zatem i zobaczmy wprowadzenie do historii. Dodam jeszcze tylko, że akcja tej gry rozgrywa się między trzecim a czwartym epizodem filmowej serii. Jesteśmy już po wydaniu pamiętnego rozkazu 66, mającego na celu wyeliminowanie rycerzy Jedi, i wcielamy się w Cala Kestisa, młodego padawana, który w zaistniałej sytuacji musi się ukrywać przed Imperium. Na zwiastunach przedpremierowych Cal też się zapowiadał na takiego bohatera, którego można bardzo szybko polubić. Słuchaj, nie chcę ci psuć rytmu pracy, ale szef chce na słówkę. To będzie niezłe. Oto on, szef. Na linii 10A wykryto błąd. Klamry się zacięły. Dwóch robotników musi wejść i zaczepić kable. To nie będzie łatwe. Gildia podwoi wam wypłaty. No, Cal, taka forsa, fajna rzecz, co? Dobra. Świetnie. Chodźmy. Do roboty. Tędy. Jestem za tobą. Cal, żeby się ukrywać, no to został typowym robotnikiem. Wojny klonów to była jazda. Za mało mi płacą, żebym rozbierała uzbrojenie. Wybacz, Cal! Nie przejmuj się. Na co ci kasa, jak miałabyś zginąć? Najwyraźniej niektórzy... Wątpię, żeby te narzędzia wytrzymały. Na górze! Te zmiany. Ja zawsze tak kara. Zodem, młody! Spójrz tylko na to. Statek separatystów. Nie widziałem Luker Holka od lat. Tak. Od lat. Nieźle się na nim obłowimy. Dobra, w drogę. A czuć tą epickość, a to dopiero początek. Zaznawiający nas z głównym bohaterem. Ze sterowaniem przy okazji. Uwaga! Uwaga! Co to? W porządku? Tak, wszystko gra. Ale drabina przepadła. Musisz znaleźć inną drogę. Żaden problem. Coś wymyślę. Widzimy się na miejscu. Wymyślimy, tym bardziej, że na pewno zdążyliście już zauważyć. Cal potrafi się wspinać, skakać po platformach, niczym Nathan Drake z serii Uncharted. Stąd właśnie te moje porównanie na początku filmu, między innymi do cyklu Uncharted czy Tomb Raider. Natychmiast opuść tę barkę! Nie jesteś zatwierdzonym odpadem! Szkoda gadać. Dodam jeszcze, że gra ukazała się na PC-tach PlayStation 4 i Xbox One.
Ja gram na PlayStation 4 Pro. I tytuł się naprawdę bardzo ciekawie zapowiada. Spokojnie! Tylko przechodzę! Mówiłem, żebyś wymienił stabilizator. Ruch! Gaz przydaj! Naprawiłeś, tak? To wygląda na naprawione? Pośpieszcie się! Niewiele brakuje, a skończymy przed czasem! Prawie czuję smak tych kredytów! To dopiero będzie noc! Skończmy tę robotę! Już nawet tutaj się wspinając, wow, można odczuć te skojarzenie właśnie ze znanymi seriami gier akcji. To lekkomyślność. Witam! Ciebie też. Tylko się nie zabij. Taki jest plan. O, utrzymuj równowagę, Cal. Na pewno nie chciałbyś tutaj spaść. Cal mimo młodego wieku, mimo wszystko ma odpowiednie doświadczenie. Brzmi jak szczury złomowe. Ohyda. Tylko przechodzę. Nie musicie wychodzić z powitaniem. Powiem wam, że to oczywiście dopiero początek, ale pozytywne pierwsze wrażenie wywołuje u mnie ten dubbing, naprawdę. Opcjonalnie, kto chce, to można też zagrać z angielskimi głosami i polskimi napisami. Hej, Cal! Spotkamy się przy klamrach! W porządku, zaraz tam będę. My jednak pozostaniemy tradycyjnie przy dubbingu. Wcześniej już się zaznajomiłem ze sterowaniem w tej grze, ale nie jest to nic odkrywczego, oczywiście. Skąd się wziąłeś? Skąd ty się tu wzięłaś? Bardzo to wszystko jest intuicyjne. Jeśli graliśmy wcześniej w produkcję tego typu. Dobra, tutaj spróbujmy doskoczyć. Jezu, myślałem, że się nie uda. Mało brakowało, co? Myślałem, że tam wyżej musimy, ale jednak nie. Wow. Patrz, przecinacz już tu jest. Pięknie. Hej, czas na nas! Tak, pokaz skończony! Świetnie to wygląda. Szybciej! Musimy skończyć, zanim zaczną ciąć to skrzydło! Akcjonuj! Robię tak szybko, jak się da! Swoją drogą brakowało od wielu lat takiej naprawdę dobrej, wysokobudżetowej gry w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Cal! Musisz użyć dźwigni tam na dole! Myślę, że Star Wars Jedi Upadły Zakon jak najbardziej ma szansę wypełnić tę lukę, jeśli chodzi o gry w tym uniwersum. Zrobione! Teraz ty! Chwila! W porządku, klamra zabezpieczona! Ło! Żyjesz? Wszystko gra! Narobiłeś mi strachu! Już! Chwila! Zajmę się tym! Gotowe! Wracaj na górę! Robi się. Chodź no tutaj! Myśliwiec Jedi! Ale znalezisko! Prawdziwa żyła złota! Ten wrak leżał tu ze 4 lata? 5. Ktokolwiek tym latał, odszedł w blasku chwały. Ci Jedi. Ale tragedia. Zawsze mówiłem, że nie wszyscy to zdrajcy. Ta, może? Mamy chyba szczęśliwy dzień. Imperium zdobędzie sporo porządnych materiałów. Tak, rozbieramy tu te statki tylko po to, żeby mogli z nich zrobić nowe. Niezła granda. Wszyscy nadstawiamy karku dla szefów. Na dodatek za Republiki lepiej płacimy. Ej, lepiej uważaj, co gadasz. Posłuchaj mnie. Znaleźne za ten wrak to twoja przepustka z tego śmietniska.
Myślisz, że chcesz się stąd wynieść? Daj spokój, jesteś jeszcze młody. Nie chcesz chyba skończyć jak ja. Bracie, poznaj swoje przeznaczenie. Zacznij w końcu żyć. Ralph nie ma pojęcia, że Cal był padawanem. Jak uważasz? Lepiej już chodźmy. Nie jakbym mówił do ścian. Co to? Cal, uważaj! Wow. Okej. Przekontrolować teraz Cala, żeby nie naciąć się na te przeszkody. Jezu. Ralph, żyjesz? Cal! Nie mogę się wspiąć! Ralph, trzymaj się! Zsuwam się! Nie, nie puszczaj! Nie mogę! Ralph! Nie! No kurde, użyliśmy mocy, żeby go ratować. Jejku. W porządku, Ralph? Wszystko gra! Tylko utknąłem! Pilot! Wydostanę nas! Trzymaj się! Uważaj, Carl! Uwaga! Ten złom ledwie lata! Trzymaj się! Jakoś wylądowaliśmy. Ralph, w porządku? Tak. Dobra, musimy iść, dawaj. Co się stało? Co tam się stało? Ty to zrobiłeś? Co to? To była moc, prawda? Zapomnij o tym, dobrze? Zaufaj mi. Ale ja je znam! Znam te opowieści! No, słyszałem, są nagrody za takie... Wiem! Tak, dobra. Musimy uważać. Tak. No, szybko się Ralph dowiedział o tym, kim jesteśmy naprawdę. Trzymasz się? Tak. A ty? Tak. Cal. Pracujemy już trochę razem. Nigdy nie widziałem, jak robisz coś takiego. A przeszliśmy razem piekło. Więc... wiele dla mnie zaryzykowałeś. Nie wiem, jak ci się mogę odwdzięczyć. Nie ma sprawy. Serio. No, nie musisz się tak martwić o mnie. Myśl lepiej... o sobie. Może powinieneś, wiesz, ulotnij się. Skoczę tylko do siebie, zabiorę rzeczy. Taber zwisi mi przysługę. Słyszałem, że był na Nar Shaddaa. Tak. Przez jakiś czas się nie zobaczymy. Tak. No jasne. Jasne, Cal. Gdzie on się podział? Ralph! No, nie podoba mi się to. Tam jest chyba na końcu. Ralph, czekaj! Ej! Poznikali. Nie, to się chyba nie dzieje naprawdę, co? Dokąd idziesz? Może
Może to nam się po prostu śni. Nie otworzę tego. Wow! Serio? Teraz to już na pewno, to się nie dzieje naprawdę. Okej. I pamiętaj, mistrzu, ufaj tylko mocy. No tak, to tylko sen. Pociąg stanął. Tak, coś się chyba dzieje. Wstawać! Szykować dokumenty! Stanąć w szeregu! Pewnie kolejna kontrola kontrabandy. No, nieciekawie, czyżby się czegoś dowiedzieli? Chyba mamy kłopoty, w końcu użyliśmy mocy. Czy to już wszyscy? Tak, druga siostro. Szukamy groźnego zbiega. To nie byle buntownik, a członek zdradzieckiego zakonu Jedi. Ochrona tego zdrajcy zostanie uznana za bunt. Ujawni się, albo wszyscy tu obecni zostaną natychmiast straceni. Chyba czas, by ktoś przemówił. Pracuję tu od bardzo dawna. Zacząłem przed wojną. Przebudowywaliśmy statki. Byliśmy najlepsi. Ale nastało imperium. Inżynierzy zostali złomiarzami. Robotnicy traktowani byli jak robole. Ale znamy prawdę. Tylko boimy się przyznać. Dla Imperium jesteśmy po prostu niczym. Tak, jesteście. Nie! No proszę, miecz świetlny. Słaby. Co to? Sprawdzę, co to było. Zabolało. Stój, nie ruszaj się. Skąd się tu wziąłeś? Spokojnie. Mamy kogoś na gafę. Nie musisz tego zgłaszać. Cisza! Czas na walkę. Szkurde. Zabili Praufa. No i co? Słyszałeś ten komunikat? Jedi? Bądźmy czujni. Przez nas nie przejdzie. Trzymaj, aby zablokować pociski blasterów. Zdrajca, rozwalić go! Powinienem się wycofać! Trafić go wreszcie! To... Utworzyć szyk wokół mnie... Mamy kontakt. Strzelać, by zabić. Wszyscy nie żyją.
Dobra. Nadciąga zagrożenie! Zostaliśmy tylko... Udało się. Drzwi ładowni zamknięte! Mamy mały przedsmak tego, jak będzie wyglądać walka w tej grze. To jest właśnie element, który można upodobnić do takich gier jak Dark Souls czy Sekiro. Jedyne wyjście. Jezu. Na materiałach prezentowanych przez twórców prezentowało się to naprawdę dobrze. Zobaczymy, jak będzie rzeczywiście w akcji. Muszę się ruszać. Szkoda Praufa w tym wszystkim, bo zginął, przecież nie musiał niczego mówić. Ciekawe, jak Kal by się wtedy zachował. Postanowiłem odpocząć. Tak się przygotowuję. Chyba na pewną śmierć. Wtedy na... To gdzieś tam! Wróg! Wróg! Zrozumiano? Trzymaj, aby zablokować ataki. W końcu popełnisz błąd. Muszę się tylko skupić. Tak jest. Spowolnij wroga. Tutaj właśnie z kolei trochę system jak w Sekiro, jeśli chodzi o te przełamywanie bloku. A to jeszcze nie wszystko. Wow! Muszę kurde blokować. W końcu popełnisz błąd. Dobra. Właściwie to najlepiej nie tyle blokować, co odbić pocisk. Kolejny. Dobra. Jestem gotowy na tego zbiega, jeśli się tu zjawi. Ładnie. Co dalej? Tędy mogę przejść, czy nie za bardzo? Mogę jak najbardziej. No, aż się przypomina etap w pociągu z Uncharted 2. Ale ten początek, trzeba przyznać, że naprawdę... całkiem ciekawy. No, bo mamy czwórkę. Nadciąga Jedi! Rzeszkoman, czemu ja spadłem? Jest zbyt daleko! Złapię się? Złapię na szczęście. Chyba go mamy! Pokonamy cię! Zrobił unik! Nie uciekniesz! Za bardzo się przestraszył! Dobra, uniki też są ważne. Wycina nas się! Tak jest. Po kolei się nimi zajmować. Nie mogę już walczyć. Wygląda na to, że wszystkie odznaczenia będą moje. No i ta walka nie dość, że taka stawiająca na wyczucie, to jeszcze też bardzo efektowna. Te animacje super wyglądają. Idziemy dalej, co? Ciśniemy się? Pewnie, że tak. Idę naprzód, zatrzymuję pociąg. O, żeby to się tylko udało. O nie! Za osłonę! Przebiegać między seriami. Kurde. Teraz! Lecimy, lecimy, lecimy. Dobra. Kolejna osłona. Teraz. Szybciej! Tutaj jest! Czekam na ciebie, strajk! Jezu! Come on! Rozwalili sprzęt! Nie, 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 nie! Złap się tego, kurde! Spokojnie, przejdę tędy, czy muszę bokiem? Muszę zejść! A, dobra.
nie! Kurde, jestem pod wrażeniem tych pierwszych minut. Niedobrze! Dawaj, 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 na górę. No tylko w górę. Tędy. No jako żywo przypomina to właśnie etap z pociągiem z Uncharted 2. Jejku. A to są naprawdę dobre wzorce, trzeba przyznać. Chcemy ci pomóc! Kim jesteście? Nie teraz! Idź dalej! Zabierzemy cię, jak będziemy mogli! I ktokolwiek może nam pomóc, bo teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko skorzystać z tej pomocy. Nawet jak tego kogoś nie znamy. Dawaj, dawaj, dawaj. To wszystko też nie wytrzyma tutaj na pewno zbyt długo. Jak się będziemy ociągać, to możemy fatalnie skończyć. Jeszcze wyżej. No pewnie! Utworzyć szyk wokół mnie! Jak mamy z nim wygrać? Miałem powiedzieć, że już od dłuższego czasu żadnych wrogów. Czekajcie, bo jeszcze tutaj. Chyba próbuję uciec. No, mamy następnych, uwaga. Ładnie. Widzicie, najpierw przełamałem jeden pasek odpowiedzialny za obronę, a później dopiero samo zdrowie. Odbijać te pociski. I każdy odbity pocisk będzie też celny, oczywiście. Strzelasz czy nie strzelasz? Dobra. Im wyższy poziom trudności, to też trudniej wyczuć ten moment, kiedy możemy pocisk odbić. Pociąg stanął? A to dziwne akurat. Myślałem, że się gdzieś rozbijemy. To nie jest dobry znak. Jejku. Czy ja w ogóle się tutaj mogę jakoś wyratować? Come on! Złap się czegoś! Tak, już! Trzymaj się! Nie! Jejku, no! Nie mam pytań, co tu się wyprawia? Oj, świetnie. Śpieszy ci się? Rozpoznaję tę pozę. Chyba jednak przeszedłeś jakieś szkolenie. Kto był twoim mistrzem, padawanie? Może któraś z mych ofiar? Który Jedi oddał życie, byś ty przetrwał? Jezu, to naprawdę z nią będziemy walczyć? Druga siostra... Wow! Trzymaj, żeby zablokować ataki. Uniknij ciosu, czerwone ataki są niemożliwe do zablokowania. Ładnie, ale następnego nie unikniesz. Dobra, próbujemy w takim razie.
Ale kurde, druga siostra miała być tutaj naszą, powiedzmy, przeciwniczką w tej grze. Jesteś lepszy niż przypuszczałam. Więc wątpię, że w ogóle mogę ją pokonać. Tam była też dziewiąta siostra wcześniej, w tej scence, jak nas złapali. Zniszczę cię! Nie dorównasz mi szybkością. No widać wyraźnie, że kurczę, nie mamy tutaj takiego doświadczenia jak ona. Cena twojej arogancji. Szybkie podnoszenie po powaleniu. Kurde no. Może teraz właśnie. Nawet udało się ją drasnąć. Jest to jakiś plan. Ładnie, ale następnego nie unikniesz. Nie. Ile ja mam zdrowia? Na pokład! A to jest też jedna ze scen prezentowana na zwiastunie. Kapitanie! Odlatujcie szybciej! Nie, nie, poważnie. To chyba sytuacja opanowana. Dobra, wyłącz to ustrojstwo i siadaj. Dzięki za pomoc. Ale kim wy jesteście? Nazywam się Sir Jonda, a to jest mój kapitan, Gris Drytus. Słuchaj, tak, modliszka to moja łajba, ale radzę słuchać się tej babki. Więc, kim jesteś? Kal, Kestis. Co to za kobieta? Inkwizytorka Imperium. Posługuje się mocą i poluje na Jedi. A teraz wie, kim jesteś. I nie spocznie, dopóki cię nie dopadnie. A ty skąd tyle wiesz? I czemu mi pomogłaś? Podsłuchujemy łączność Imperium. Słyszeliśmy, że Inkwizytorzy tu lecą, więc wykonaliśmy ruch. Tak? A ile teraz dają za głowę, Jedi? Też mi wdzięczność. Słuchaj, rozumiem. Tak długo walczyłeś sam o przetrwanie, że już nikomu nie umiesz zaufać. I dzięki temu wciąż żyjesz. Ale tu chodzi o coś więcej, niż tylko przetrwanie. Niby co? O odbudowę zakonu Jedi. Wy dwoje? Ktoś jeszcze? Co, my ci nie wystarczymy? Rada Jedi? Nie żyją. Czyli mam tylko was. Kapitanie, kurs na Bogano. Tak jest. A teraz spróbuj odpocząć. Nic ci nie grozi. Na razie. Poznaj swoje przeznaczenie! Zacznij w końcu żyć! Kal, uważaj! Mamrotałeś coś przez sen. Dziwak.
No i proszę bardzo, a więc jesteśmy na pokładzie modliszki, czyli statku, którym będziemy latać po kolejnych planetach, odwiedzać nowe lokacje i mierzyć się z kolejnymi wyzwaniami. No to naprawdę możemy mieć do czynienia z bardzo dobrą produkcją, którą będzie się z przyjemnością przechodzić, no i która będzie takim pozytywnym akcentem, jeśli chodzi o premiery listopada. Oczekujcie zatem na kolejny materiał, w którym będziemy tę przygodę kontynuować. Jeśli materiał Wam się podobał, możecie zostawić kciuka w górę. Dacie mi też znać w ten sposób, że chcielibyście więcej Star Warsów na moim kanale. W komentarzach oczywiście podzielcie się swoimi własnymi pierwszymi wrażeniami. Jestem ciekaw, czy sami zamierzacie zagrać w Star Wars Jedi Upadły Zakon. Dajcie zatem znać, a na razie z mojej strony to było tyle. Cześć!